Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsflash. I tym razem dla Was, jak zwykle Wam przygotowałem porcję wiadomości ze świata kryptowalut, ze świata technologii blockchain. Ten tydzień dosyć pracowity, ale jak to się mówi, więcej w podsumowaniu. Także przejdźmy może sobie na spokojnie do wiadomości. Jeśli chodzi o się wiadomości, zaczynamy od portalu bitcoin.pl.org, czyli oficjalnego partnera kanału Mike Satoshi. Ruch na największych giełdach kryptowalut spadł o 37% od czerwca, no właściwie. Liczba odwiedzających wiodące giełdy kryptowalut spadła o 37% od czerwca. Stały spadek oznacza spadek zainteresowania inwestorów detalicznych, powiedział analityk The Block Larry Czermak. No cóż, wcale się nie dziwię, bo inwestorzy ulic z ulicy, tak zwani zainteresowani są Bitcoinem wtedy, kiedy on bardzo dużo kosztuje, czyli nie interesuje ich kupno przy 3000, przy 5, przy 8, ale przy 13, to ja, ja wol verkaufen Sie no, także przechodzimy do kolejnego newsa, nie tracimy czasu i zobaczcie, że Malezja wprowadza limit, czy właściwie ma zamiar wymusić wprowadzić w 2020 roku limit transakcji w kwocie 6000 dolarów. Oczywiście chodzi o transakcje gotówkowe. Cóż, zobaczymy jeszcze na razie, oczywiście ostateczna decyzja nie jest podjęta. Limitem ma być 25 tysięcy jakichś tam malezyjskich ringgitów, czy ringgitów chyba, to jest 6048 dolarów. I oczywiście zobaczcie, będzie dotyczyć także do, dotacji e, i transferów pomiędzy ludźmi i biznesami. Także tak to wygląda. W tej chwili e, tu jest chodzi, e, z tego co tutaj widzę, to e, zgodnie z. E, Zgodnie z wypowiedzią pana Rashida, który służy jako przewodniczący National Coordination Committee to Counter Money Laundering, najwięcej, e, większość malezyjskich domostw wydaje około 8000 tysięcy rigidów e, miesięcznie. Więc niby nie, nie trzeba więcej gotówki. No, jak to zwykle wam mówiłem, pod pretekstem KYC i AML oczywiście chcą wprowadzić jeszcze, jeszcze większą kontrolę. Rządy najchętniej pozbyłyby się gotówki, także nie dopuśćmy do tego, żeby gotówki się pozbyły. Przechodzimy do e, drugiego newsa i zobaczcie. E, chińska policja zatrzymała CEO firmy MicroBT e, pod, pod pretekstem jakiegoś sporu z firmą Bitmain. I zobaczcie, że e, twórca e, koparek bitcoinowych MicroBT został zatrzymany 8 przez policję z Shenzhen. E, Iż, aby można powiedzieć, pomóc w dochodzeniu, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście chodzi tutaj o naruszenie patentów. Można powiedzieć, wcześniej on pracował nad tenderami S7, S9. Być może odszedł i stwierdził, że, stwierdził, że może jednak sam, sam zacznie produkować. No, ale prawo patentowe bardzo często działa, jak działa. Przechodzimy do kolejnego newsa i zobaczcie: Power Ledger kontratakuje. I zobaczcie, wypuszcza swój blockchain w południowej Australii. Power Ledger to jest taka platforma, która służy do tego, żeby można było wymieniać się energią. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy producentami, to możemy sprzedawać bezpośrednictwa bezpośrednio odbiorcom. Oczywiście w Polsce wiadomo, że jest to nierealne, ale Power Ledger bardzo mocno może tutaj się rozwinąć. Zobaczcie, że jest to umorcyjna komowa ze z sprzedawcą z Power Club. Jeśli chodzi o. I tutaj chodzi też o integrowanie tej wirtualnej elektrowni. No cóż, bardzo fajna sprawa: decentralizacja energii. Jak ktoś ma nadwyżkę, no to wiadomo, będzie mógł sprzedać. Oczywiście w Polsce, jak ktoś ma nadwyżkę, to pewnie będzie kopał kryptowaluty. Przechodzimy do kolejnego newsa i zobaczcie: dyrektor FBI: Kryptowaluty są znaczącym problemem, jeśli chodzi o organy ścigania. Tutaj problem jest tym. Patrzymy na to z punktu widzenia dochodzeniówki narzędzi, które mamy, aby podążać za pieniędzmi, nawet w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, e, czy jest to kryptowaluta, czy jest to jakiekolwiek e, domyślne, e, domyślne szyfrowanie na urządzeniach i, e, i platformach, idziemy, <laughs> idziemy jako kraj i świat w takim, e, w takim kierunku, że jeżeli nie będziemy Wspólnie działali na, na, na rzecz naszych pieniędzy, to ludzie, komunik komunikacja i dowody i fakty wszystkie będą się, można powiedzieć, mieszały i musimy, musimy pracować, żeby, być, żeby reprezentować, reprezentować ludzi odpowiednio. Choć najkrócej mówiąc, boją się utracić kontrolę nad pieniądzem. Kolejny news i kolejny raz utrata kontroli nad pieniądzem. I zobaczcie kolejny news. Teter stwier stwierdza, że jest w pełni. W pełni pokryty. Znowu <laughs> to jest dobre stwierdzenie, bo powiem Wam szczerze, że ja słyszę te informacje o Tetherze. Odkąd jestem na rynku kryptowalut, odkąd zacząłem kanał na YouTube, wiecznie był jakiś problem z Teterem. E, oczywiście niedawno wieliśmy, widzieliśmy o tym, że, że Tether dokonywał swapu. Swap był robiony z platformy Omni, na, na platformę Tron i na platformie Ethereum. E, no i oczywiście Tether twierdzi, że zobaczcie, all Tether tokens are fully backed by the reserves. No, to jest ciekawe stwierdzenie. Być może dodrukowali w sensie takim, że pieniądze z tego tokena Leo, ze sprzedaży i jakiś tam jest. Ciekawe, tylko w jakim banku to trzymają, powiem wam szczerze, powiem wam szczerze, że Tether to tak. Ja nie jestem jakimś specjalnym krytykiem Tethera i nie popadam też w jakąś taką paranoję, ale też nie jestem jakimś specjalnym zwolennikiem. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnego newsa i zobaczcie, że europejski gigant gigant, jeśli chodzi o branżę płatności właśnie wchodzi w partnerstwo z Bitcoin Swiss aby zintegrować krypto dla sprzedawców to jest fajna sprawa zobaczcie tutaj oczywiście leading European payments and Trans transactional services company czyli firma Worldline, liderne jeśli chodzi o europejskie płatności i transakcje jakieś usługi transakcyjne i tak dalej oczywiście z Bitcoin Swiss ze Szwajcarii będą współpracować, żeby, żeby ułatwić płatności krypto, czyli chcą najkrócej mówiąc kawałek tortu dla siebie. Zobaczcie, jakie podejście się zmienia. Zobaczcie, jakie było podejście jeszcze niedawno wizy, Mastercard, jakichś innych tego typu, Paypala i tak dalej. A teraz się okazuje, że no, kryptowaluty nie są złe. Bo jak, będzie, jak będą kryptowaluty złe, to Libra wam kopnie was w dupę. Tak trochę po francusku. No i zobaczcie, jako, jako lider na rynku mamy reputację, Wprowadzania najnowszych funkcjonalności, jeśli chodzi o płatniczy, o, o system płatniczy, oczywiście, które ulepszają podróż, od journey to może nie jest, które można powiedzieć, ułatwiają, czy tam atrakcyjniają obsługę klienta i zwiększają efektywność, zyskowność dla naszych. Dla naszych klientów, czyli sprzedawców, właściwie merchant, kupców. Tak to można przetłumaczyć. Czyli krótko mówiąc, kryptowaluty nie są B. Widzimy na rynku grubą kasę. I przechodzimy do ostatniego newsa i zobaczcie, że malezyjska policja aresztowała 5 osób za ukradzenie 85 maszyn do bitcoina. Zostały, zostały one skradzione z magazynu w Seremban w Malezji. Oczywiście czterech mężczyzn i jedna kobieta. Tu pewnie jakąś dziurę wycięli z tego co, co się wydaje. I zobaczcie, że oni ukradli 85 maszyn, które są warte około 10 300 dolarów. Tylko nie wiem, wydaje mi się, że chyba raczej to jest za jedną. Maszyn... Nie no, za wszystkie maszyny 10 000 dolarów. To jakieś bezwartościowe raczej powiedziałbym, że to za jedną maszynę, zaraz przeczytam dokładnie. No, went missing, ale nie napisane, że icz czy coś takiego, może ja źle czytam, tak. Wszyscy podejrzani są pomiędzy 25, a 40, między 25, a 46 rokiem życia. Zostali oczywiście <grywania> aresztowani podczas nalotu. Dwóch z nich jest indonezyjczykami, tak, mam wrażenie, że to jest poprawna forma. No cóż, można powiedzieć, jedni pracują uczciwie, drudzy chcą się dorobić. Fałszywie, no dobra, może przejdźmy teraz do małego podsumowania. No cóż wam mogę powiedzieć? Mam pewne zaległości, jeśli o to chodzi. O, już powiem od razu, też na początku mówiłem wywiad z UNDO. Mówiliśmy się na następną środę. To będzie 20, o ile się nie mylę. Na 20, żeśmy się umówili. Przepraszam, to nie na następną środę, tylko na. Dobrze mówię, na 20 czy na 13, aż pozwolicie, że sobie zajrzę do, do kalendarza. Bo wielkie problemy mi to stwarza. Mm. Tak, dobrze mu... nie, dobrze mówię, tak, dwudziestego, dwudziestego, a bo mieliśmy się umówić 15 w piątek, ale z racji tego, że z racji tego, że niestety nie a nie, to ja jakieś głupoty. Czekajcie, bo to październik, a nie listopad. Przepraszam. 14 w czwartek mieliśmy się umówić na 15, czyli 14 za tydzień, to nie jest środa, tylko to jest czwartek. Jakieś głupoty tutaj, głupoty tutaj powiedziałem, także 14 jestem umówiony na wywiad z Wendy o. zobaczymy, bardzo fajne, bo Wendy tam widziałem, że analizę techniczną mocno robi, bardzo chętnie porozmawiam na temat świniolisa, formacji kutangensa i, i, i od różnych, można powiedzieć, formacji parabolicznych. Zapytam się, o co tam w tym wszystkim chodzi. Oczywiście też chciałem wspomnieć, że trwa Malta Blockchain sami tam Dodo nadsyła różnego rodzaju, różnego rodzaju zdjęcia, także, także Także tak to wygląda. Yy, I właściwie co? No, mam nadzieję, że uda mi się jutro nagrać z kryptowalutami w plenerze i nadrobić pewne zaległości, które jeszcze mam. Oczywiście zapraszam także na konferencję do Kowalskiego. Także, także właściwie tyle. Z mojej strony pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu.